w telewizji pracując, ani w radiu pracując, zwłaszcza na żywo, tego komfortu, żeby sobie coś można było zafiksować. My sobie możemy zafiksować nasz sposób, nie wiem, stania, czy ja będę miała taką pozycję, czy ja będę miała taką pozycję, to mogę. Natomiast to jest zawsze operacja na totalnie żywym organizmie, to jest zawsze wiwisekcja. Adrenalina i właściwie te wszystkie takie najbardziej pierwotne instynkty, z których najważniejsze brzmi po prostu uciekaj, bo tutaj jest strasznie, nie znasz tego miejsca. Jest to wydarzenie dedykowane dla każdego, kto interesuje się ekonomią społeczną, kto wpisuje się. Są to zarówno nasze podmioty, które powstały w ramach projektu, czyli nasze spółdzielnie, bo mamy 11 swoich spółdzielni, ale i wszyscy zainteresowani. Jest to biznes, bo na nich nam zależy. Jest to samorząd, bo chcemy, żeby z nami współpracował i wierzył w ideę ekonomii społecznej, którą tak naprawdę można przenieść na grunt każdego z powiatów, każdego z regionów. To dla nich wszystkich. Zależało nam na tym, żeby zgromadzić ludzi i różne instytucje, podmioty ekonomii społecznej, takie jak spółdzielnie socjalne czy organizacje pozarządowe w jednym miejscu, po to, żeby wymieniły się doświadczeniami, co robią na rzecz integracji społecznej i zawodowej swoich, znaczy osób, którymi się opiekują, w jaki sposób mogą nawiązać współpracę, bo bardzo często jest tak, że organizacje pracują gdzieś tam jednostkowo w swoim terenie, a gdyby mogły połączyć siły z innymi, czyli zacząć współpracować z organizacjami z innych miejscowości, albo z instytucjami nawet ze swojej miejscowości, efekt będzie dużo większy dla całej społeczności lokalnej, a tym samym będziemy wpływali na rozwój sytuacji społecznej na terenie całego naszego województwa. No właśnie, to jest okazja do wymiany doświadczeń między tymi podmiotami, ale też do zdobycia pewnych umiejętności nowych. Umiejętności, wiedzy, poznania tak naprawdę, jak działać na rynku, jak zaistnieć, bo te spółdzielnie albo te podmioty, które są wcześniejsze, które zarejestrowały się, powstały wcześniej, mogą dzielić się swoim doświadczeniem, tym, co już przeszło na swojej drodze, tak naprawdę i tym, co nie wyszło, ale tymi wskazówkami łatwiej jest potem podzielić się z tymi młodszymi tak naprawdę podmiotami. I to jest wydarzenie, na którym oni mogą wszyscy się spotkać. I nam na tym zależało, żeby jak najwięcej wymieniło się podmiotów swoimi doświadczeniami dotychczasowymi, żeby takie mądrości sobie, takie małe mądrości przekazywać, które są czasami no gdzieś w ukryciu niedostępne. Nie zawsze możemy do tej wiedzy się dostać sami, a tego typu imprezy pomagają nam wszystkim się spotkać. Zależało też nam, żeby targi ekonomii społecznej, tak samo jak już poprzednie imprezy, które realizujemy w ramach cyklu Maj z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, zmieniły trochę swoją formę. Zazwyczaj były targi pod tytułem, że w formie stoisk albo konferencje, gdzie tylko osoby się wypowiadały i nie były do tego organizowane żadne inne jakby zajęcia. W tej chwili zmieniliśmy formę. Z jednej strony mamy business lunch albo business brunch, gdzie instytucje mogą się spotykać, wymieniać doświadczeniami w bardzo dosyć luźnej atmosferze. Mamy wykłady, na które zapraszamy bardzo ciekawe osoby, akurat tym razem jest to pani Paulina Młynarska. Tak samo jeszcze mamy dodatkowo warsztaty i stoiska, zatem są różne formy i osoby, które pracują w różnych organizacjach czy instytucjach, czy też osoby, które dopiero chciałyby w takich pracować, mogą tu przyjść i skorzystać z tego, co jest im potrzebne. Czy chcą się wymienić doświadczeniem, czy chcą po prostu przyjść na stoisko, czy chcą przyjść na warsztat, czy na wykład, mają różne możliwości.